Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey. Zostawcie oczywiście kciuka, suba na kanale z dzwoneczkiem. Jakiś wilk nam tu przeszkadza. Weźmy go szybko, zmontujmy. Okej. Lecimy do tamtego miejsca. 100 metrów zostało nam do questa kolejnego. Tu jest kolejny wilk, serio? Okej. Miękka skóra. No i lecimy dalej. Lecimy z tym questem, tak jak wspominałem ostatnio. W poprzednim odcineczku. Cassandra! I haven't seen you since you took me to the ruins of Odysseus. Odessa, you remembered. How could I forget? You told me to live my own life and care less about someone else's greatness. Looks like you're taking my advice. I've been forced to take care of my sick father. So no, I've had no chance to live the life I desire. Przestań narzekać, to brzmi strasznie, już zapomniałam, jaka jesteś piękna. I've seen a lot of people, but you're one of the most beautiful I've ever met. Is that so? You're a welcome distraction from my problems. To może być ciekawe. I've been told I'm great at being a distraction. I'm sure you have a bed inside we could use. You get straight to the point, don't you? I'll show you how to the point I can get. I'm sure you will. So how about it? You know, I'd love to, but I have a couple of things I need to pick up for my father first. If you helped me, then we could maybe continue our conversation. No kurde, jasne, że biorę to zadanie. What do you need? A few herbs from the Valley of King Lelech nearby. Also need a mixture from the market to combine with the herbs. There's a merchant there holding on to it for me. Is your father really so sick you can't get them yourself? I'm his only child. I'd rather be close by. In case he gets worse. Do you know what's wrong with him? No, only that he's not getting better. The mixture and herbs I need may help with the pain at least. If he dies, all his land will be yours, right? Yes, but I'd sell it anyway. What better reason to leave everything behind and truly begin my quest, like Odysseus? Pewnie nie. Stay by your father. I'll be back with the herbs and the mixture. Dobra. No kurde, ja od razu tam lecę, nie? Kurde, na nitro w ogóle tam lecimy od razu. Olaś to, że cel jest blisko, nie interesuje mnie quest fabularny. Dobra, czekajcie, no zróbmy to najpierw, tak? Dobra, to mamy. A tu są wszystkie, okej. Okay. Zauważyłem tych dwóch. No jeszcze eliksir. Hop, hop. Ela. No ten Menel tu przyszedł. Nie przejada, serio? O, tu też nie przejada. No to git, przynajmniej go nie spotkam. Pięknie wykiwany.
sobie tropi. Okej. That merchant should be the one Odessa mentioned. Tell your friends, tell your family. The best wares Drachmi can buy. Even mercenaries like you can find something. Odessa sent me. Ah, of course. Sweet girl. I wish she had stopped by herself. This is for her father, I imagine? I'll take the payment and you can be on your way. Here, take it. Quick sales are my favorites. I hope this helps Odessa. Dobra. Co tam? 50 przy tym, co mamy już, to jest naprawdę niedużo w tej grze. Tak, no, 800. Więc 50 mi różnicy nie zrobi. Sorry. Tak jakoś wyszło, że was rozjechałem. Dawaj, jedź tym koniem szybciej przecież, no. No. Nareszcie. Seems like Odessa has been causing some problems for them, and they're also after her father's estate. Siema gruby. Drugi tu nadchodzi, czy mi się wydaje? Dobra, ona mi pomaga, git. Ten jest szybszy, dobra. Kurwa, zginę zaraz. Ona jest za szybka, żebym ja z nią bił się. Wjazd.
leży. Are the herbs and mixture okay? You did get them, didn't you? That's what you're worried about? We were just attacked. Sorry, oj, i to potrójnie. Random bandits litter these lands. What did that letter you were reading say? That they were after you and only you, not me. I can't believe it. Looks like it deals with your father's estate. They probably want you and him both gone, so they can take it. I could have died without making a name for myself. I'd never be worth anything at all. I won't let anyone hurt that face. No pain, no glory. How about you take me inside and show me a little pain? Oh, how I would love to do so, but this news... Someone aims to kill me. How could we possibly ignore such a thing for pleasure? Then where does that leave us? With a task at hand, clearly. Think what you must, but I can prove the truth to you. I just need your help. I'm not surprised. I'll let you know if you can have it. Okej. Czekajcie, bo muszę z likwidacji z... potwierdzić, nie? Chyba. No właśnie. Okej. Co to jest? Nie mam pojęcia. Ale mamy kolejnego questa z nią związanego, więc ogarniajmy to. Are you ready to find the whole truth of what's going on? Always. I knew you would. You already believe they're after me, and you're right. I want to have proof in my hand saying why. The truth always comes out. It will. And then I can finally follow in the footsteps of Odysseus. Don't the stories of Odysseus mention how great of a lover he was? Do they? I must have missed those. A jak będę miał opcję, żeby z kimkolwiek tak gadać, to będę to robił. We could read more about Odysseus together. Is that your idea of fun? Reading can be sexy. Maybe naked. That's a great plan. We will talk more about us once this is all done. First, the note you found was from the leader of Megaris. There has to be proof of what he's up to. If there is, it would be at his home. Then go there. I'll find the proof you need. Good. I want this whole thing to be over. Do you have any idea what I'm looking for? The leader is the most powerful man in Megaris. I can't accuse him of anything unless I have proof that he's after me. Let's say I do find the truth you're looking for. What next? Then I'd tell everyone who would listen. The leader wouldn't dare kill me or my father once everyone knows their plans. Okay. I'll be back with proof, whatever it may be. O matko, a nie, dobra, to jest chyba... Nie, to jest tu, dobra, okej. Okay. Myślałem przez chwilę, że to jest w tym forcie. Ale nie. Mamy na szczęście tam teleportację, więc się szybko przeniesiemy. Tylko tym razem trafmy skokiem wiary. O, no właśnie, o tym mówię. Przy okazji jeszcze zahaczymy o tablicę. Weźmiemy sobie dwa questy. Tu raczej nikogo już nie ma, bo ja już tutaj byłem wcześniej. Any proof to be found should be there. I'll need to be careful. This place is heavily guarded. The watch will be vigilant here. The leader of Megaris tried arranging a marriage for Odessa. Palemon będzie dobrym wyborem dla Odessy.
Jego rodzina pozostaje lojalna naszej sprawie, a on będzie mógł manipulować Odessą zgodnie z naszymi potrzebami. This letter claims that Odessa hired other mercenaries. I wonder why. Niedawno mieliśmy nieprzyjemne spotkanie. Odessa wynajęła do ochrony Xenoklesa, zwanego Hieną. Zdołaliśmy zabić tego najemnika, ale zginęło wielu naszych ludzi. Okej. This letter mentions Odessa's estate and how crucial it is that they get it. By any means necessary. Jej posiadłość jest kluczowa dla naszego planu. Wkrótce będziemy musieli podjąć bardzo drastyczne kroki. One of Odessa's suitors died mysteriously shortly after meeting her. Myślałem, że Praxisowi dobrze idzie z Odessą, ale się myliłem. Wiem, że przyłożyła rękę do jej śmierci. Teraz będziemy musieli znaleźć kolejnego zalotnika. Wróć do Odessy. Okej. Ej, spoko. Podoba mi się w tej części na przykład to, że stracę tego, że już tu kiedyś byłem i wyczyściłem to miejsce kompletnie, bo tej gości już tutaj nie ma. To jest fajne. To mi się podoba, bo w poprzedniej części jak w jakiejś miejscówce byłem już raz, potem drugi raz się tam udałem, bo zrobiłem to przed questem. To niestety musiałem po raz drugi tą miejscówkę czyścić. A teraz, jak widać, nie muszę. I bardzo mi się to podoba z tego powodu. Chyba, że tak wolno się w tej grze jeszcze poruszamy. Gdyby to się jeszcze zmieniło, to już bym był totalnie zadowolony, nie? Już nawet ten poziom sobie zmniejszył na najniższy. Mam wywalony w tych łowców nagród, którzy mi tak nic nie robią. W tej chwili. The leader of Megaris is after Odessa's estate. And he's tried arranging a marriage for her to take control of it after her father dies. These letters also claim one of her suitors was killed. And nobody's sure how. Though she's been known to hire other mercenaries. It's difficult to tell if Odessa is in the wrong or not. No dobra. Returned. I hope with good news. Before we get serious, how about we finally have some fun? I think I can spare a little bit of time. I plan on taking a lot longer than that. O kurde. Ej, no i ta gra mi się podoba. Now give me some good news, so my mood can stay like this. No kurde. You've hired other mercenaries. Oh, just for odd jobs here and there. There's always something to be done that could use one. A man you were meant to marry was killed suddenly. He was probably killed by the same people who want to kill me. After everything I found, I know what's going on. And what's that? You don't deserve any of this. You're only trying to live your life. Of course I am. I've done nothing wrong. I just want to have a healthy father and to start my journey. You can start that after we have a little fun. I feel like I'm still recovering from the last time I slept with you. It was worth a shot. So that's it then. I guess there's nothing else to do. It doesn't have to be goodbye. Why not join my crew? Well, you were always on my side. Plus, getting away from here would be nice. Great. What about your father? He's been feeling a lot better, thanks to you. You aren't worried someone will come after him? I'll be sure to share the information you found with a few people. They won't touch him so long as we have it. Then I'm happy to have you aboard. Haha, I pod podkładem też. No kurde. To mi się podoba. Wlew swój kabłów, aby wywołać więcej przybocznych. K.
kadłub ulepsz. Okej. Git. Czyli jak teraz będziemy chcieli poruchać, to musimy iść na statek. No. Dobra, tutaj list bandyty jeszcze bym chciał. Okej. Najemnicy. Ten mnie teraz ściga, ten został jako ostatni, tak? Bo tych trzech już pokonałem. No dobra. Okej, kwestik ukończony. Co to jest tutaj? Nie ma co z tym chodzi. Dobra, zobaczmy mapę. Tu zostały te dwie rzeczy. Tu mamy questa. Nawet dwa. Okej. Tu mamy też questa. Tu mamy trzy questy i tu jeszcze nie byłem na tym obszarze i w sumie na tym obszarze tutaj chyba też nie byłem. A, to już jest ten następny obszar, okej. To nieważne. No dobra, no trzeba robić powoli ten obszar, więc może gdzieś tutaj się udamy, 9. A pójdę tutaj, jak już jestem z tej strony. Myślę, że może w 5 minut się wyrobimy. W sumie jest spoko w tej grze to, że nieważne gdzie pójdę, to i tak mi się potem to... Ci ludzie się nie odrodzają, jak widać, nie? Więc nie ma różnicy, czy pójdę sobie tam, czy nie pójdę sobie tutaj. Bo i tak ci goście mi się nie zrespawnują. Jakiś orzeł sobie tu na 2 lata. Nie zwracajcie na niego uwagi. They'll be watching for me. I need to be careful. What for? Jeden procent szans na trafienia krytyczne. Czy naprawdę ja potrzebuję mieć 16 albo poczynić postępy w fabule, żeby cokolwiek tu zrobić? To jest spoko w sumie, możemy to wziąć, bo przynajmniej jak zginę, to zawsze mogę sobie odpalić czwóreczkę. Tu mam jeszcze tamto i ten gość do uwolnienia, okej, okay, nalajcie. Do tych trzech gości jeszcze muszę ściągnąć oprócz tego jednego, co tu łazi. Dostał w jaja.
Kosa. I ostatni koleżka tutaj. O, nie to. Te chciałem wcisnąć oczywiście. Dobra, już nie musimy chodzić z kuleni, bo już tu już nikogo nie ma. Nie dziękuj. I lokacja ukończona. No dobra. Będziemy kończyli też odcinek. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek, jak jesteście nowi. I w następnym odcinku przeniesiemy się tutaj na ten obszar, gdzie są te dwa questy. Wykonamy je. Następnie wrócimy pewnie tutaj. A nie, bo to jest quest fabularny, dobra. To raczej nie tutaj. Tu mamy jakieś questy jeszcze poboczne, więc raczej tymi pobocznymi się najpierw zajmiemy. Wszystkimi, a fabularny zostawimy sobie na koniec. I musimy też jeszcze tutaj się udać na tą małą tutaj krainkę wzgórza Kitairon, bo mamy tutaj też dwa znaczniki. A tak to już nie zostało nam tutaj właściwie nic innego do zrobienia. Oprócz tego obszaru tu, tych dwóch questów, tu i tu. Bo wszystko inne już zrobiliśmy. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak przejść do zakończenia tego filmu i zaprosić was na oczywiście na kolejny odcinek, który już niedługo, albo o 15, albo 17, bo nie wiem, o której ten leciał. W każdym razie widzimy się niedługo, pamiętajcie oczywiście o kciuku. Zapraszam też na streamy, do linków w opisie, na social media i trzymajcie się. Cześć!